biurze w Warszawie. Mam przyjemność w tym biurze prowadzić zespół Linux. Tak się nazywa, to jest to Linux. O zespole Linux troszeczkę dalej mam na prezentacji. W całej tej prezentacji chciałem przedstawić naszą ofertę edukacyjną. Nie będę krył. Tak, to co robimy też tam przeciw wejścia do sali, co tutaj będzie. Chciałbym Państwa zachęcić do pracy po prostu dla sensu. Na początek historia naszego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Wszystko zaczęło się w roku 2000, więc 11 lat temu już. Wtedy jeszcze w ramach Samsung Electromechanics, w ramach innego podmiotu grupy Samsung, otwarte zostało Centrum R&D w Warszawie. Wtedy to było na ulicy Szturmowej, na Dolnym Ochotowie. Teraz się przenieśliśmy na Polną przy Metrze Politechniki. I zaczęło się od powstania zespołu, który zajmował się tworzeniem odbiorników telewizji cyfrowych, popularnych set-top boxów. Rok później Centrum R&D zostało włączone do struktury Samsung Electronics. Pierwsze dekodery zostały opracowane. Ruszyła sprzedaż software'u i głównie software'u wypracowywanego w Polsce na potrzeby Samsung Electronics. 4 lata później kolejny duży zespół powstał, zespół zajmujący się wytwarzaniem programowania dla telewizorów cyfrowych. Można powiedzieć na takim drugim filarze stanęło nasze Centrum R&D. 2 lata później dział rozwoju technologii mobilnych, to filar trzeci. I na tych trzech filarach w tej chwili tak naprawdę development się opiera w Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Z ciekawszych lat jeszcze rok 2008. Z Niemiec przeniesiona została do naszego centrum Europejska Centrala dla zapewniania jakości testów w polu, tak zwanych field testów. To też jest kilkadziesiąt, nawet już teraz ponad setka osób zajmujących się testowaniem, próbowaniem na telefony komórkowe w polu. I wtedy też utworzony został zespół Linux. Tak naprawdę to początek roku 2008, zaczęło się od 5 osób. Ja dołączyłem do tego zespołu w październiku 2008. W zasadzie kilka dni temu minęła mi trzecia rocznica pracy w Samsungu. Rok 2011, obecny. W tej chwili zatrudniamy już ponad 800 osób w tak zwanym engineeringu, to znaczy osób niezwiązanych z szeroko rozumianym wsparciem, czyli osób z działu personalnego czy z kadr. 800 osób z engineeringu. Tutaj zarówno programiści, jak i testerzy, którzy się liczą. Cały czas intensywnie zatrudniamy. Mamy nadzieję w tym roku przekroczyć barierę 1000 zatrudnionych osób w centrum Warszawie oraz jak później też w centrum Poznania. No i zaangażowaliśmy się mocno w konferencję jesienią zabra, co Państwo zapewne zdążyli już odnotować. Na czym pracujemy? Jakie projekty zrealizowaliśmy w ramach prac Centrum Badawczo-Rozwojowym, nad jakimi pracowaliśmy, nad jakimi pracujemy? To jest naprawdę drobny wycinek tak naprawdę. To, co tutaj napisałem, więcej informacji mogę zarówno wydzielić bezpośrednio, jakby dzisiaj na grillu, czy polecam także przeglądanie informacji prasowych. Tak naprawdę w tej chwili już, w danym momencie czasu w naszym Centrum R&D toczy się od 70 do 100 projektów. Czegoś, co można nazwać projektem, jest stworzony zespół projektowy, gdzie ludzie pracują na wspólny cel. Praca przebiega w ramach, nazwijmy to, procesu wytwarzania oprogramowania, nie tylko, to też projekty testowe. Więc zorganizowane jednostki, które pracują nad jakimś projektem, tego jest równolegle pod setki już w tej chwili. Jeśli chodzi o odbiorniki telewizji, to jest set-top boxy, rozwiązania typu PVR, czy kontrola dostępu, szczególnie ta druga rzecz, to jest coś, czym wydaje się, jesteśmy dosyć mocno, dużo projektów z tym związanych zrobiliśmy. Telewizory cyfrowe, praktycznie wszystkie hybrydowe telewizory cyfrowe Samsunga powstają, oprogramowanie dla nich powstaje w Polsce. Hybrydowe to znaczy potrafiące wyświetlać sygnał zarówno terestrialny, jak i satelitarny, jak i kablowy, jak i IPTV. W zasadzie Centrum Badań i Rozwoju w Polsce w całości wypracowało rozwiązanie standardu zabezpieczeń CI+, rozszerzonego standardu kontroli dostępu dla
telewizor cyfrowy. W Polsce odbywa się praca nad platformą Smart TV. Ostatnio w telewizji było dosyć dużo reklam związanych z tą platformą, więc ona też powstaje w Polsce. Także już widgetem tej platformy. Wikipedia jest na przykład jest polskim rozwiązaniem, czy na przykład zupełnie zrealizowane rozwiązanie policja.pl. Pokazujemy różne ciekawe statystyki, które udostępnia nam Komenda Główna Policji, a także różne ciekawe zdjęcia, na przykład z wypadków. No i trzeci filar, o którym wspomniałem, telefony komórkowe. Pracujemy nad rozwojem platform Pada oraz Android. Oprogramowujemy różne złożone funkcje, o które jesteśmy proszeni przez operatorów. RCS na przykład, Rich Communication Suite, to jest rozwiązanie pozwalające na dzielenie się kontentem przez użytkowników sieci komórkowej danego operatora. Rozwiązanie IMB, czyli odtwarzanie telewizji zgodnej ze standardem cyfrowym UWB. Rozwiązania związane z technikami zbliżeniowymi NFC. Czy też zagadnienia związane z dostosowywaniem telefonów komórkowych do wymagań operatorów. No, nie tylko operatorów polskich, ogólności operatorów europejskich. No, operatorzy mają różne ciekawe wymagania, poczynając od barier złożonych aplikacji, które proszą, że telefon był jakoś na rynku elektronikalnym, żeby im dorobić. My te rzeczy dorabiamy, choćby ten RCS, o którym wspomniałem, ale też no, mniej złożone, schodząc niżej wręcz też do odpowiedniej tapetki na desktopie. No to ktoś to musi zrobić, my to też robimy. No i rzecz, o której wspomniałem, czyli telefony komórkowe, to jest Linux. Tym też się zajmujemy i o tym też opowiem. Ale zanim tego przejdę, współpraca z uczelniami. To jest też coś, na co bardzo zostawiamy. W nazwie naszego Centrum Badawczo-Rozwojowego pojawiają się te badania. To nie jest tak, że to, co my robimy, to jest taki tylko i wyłącznie regularny development, po prostu dostarczenie produktu dla klienta. Samsung w tej chwili jest na drugim miejscu na świecie, jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń patentowych. To jest tego, przeczesując wszystkie biura patentowe na całym świecie, około 25 tysięcy, tak naprawdę rocznie już, więcej zgłasza w tej chwili już tylko IBM. A wierzę, że jego też tego prześcigniemy. Więc te badania w końcu się odbywają, jak widać, pracują nas wynalazcy i te wynalazki wynajdują. My je potem już tak patentują. Co robimy w Polsce, jeśli chodzi o współpracę z uczelniami, jeśli chodzi o badania? Na dwóch polskich uczelniach otworzyliśmy nasze laboratoria, które w pełni wyposażaliśmy w sprzęt, zarówno desktopy, jak i urządzenia wbudowane, na których studenci mogą realizować projekty w ramach studiów. Są to w tej chwili laboratoria na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Politechnice Poznańskiej. Realizujemy wspólne projekty badawcze z uczelniami, także takie, które są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programów wspólnotowych, zespół Linux, który mam przyjemność reprezentować, zrealizował dwa takie projekty. Na naszej stronie, naszego centrum R&D są podnośniki, zachęcam do zapoznania się. Szeroka współpraca w celu ulepszania usług oferowanych przez firmę Samsung, czyli dosyć mocno zaangażowaliśmy się na przykład w lepsze technologie związane z testowaniem urządzeń budowanych, urządzeń mobilnych, szczególnie automatycznym testowaniem. To zawsze jest trudne, że testować urządzenia budowane, to nie jest tak łatwo, żeby na urządzeniach, na które jest wbywany jakiś firmware, że tam uruchamiać jakieś frameworki do automatycznego testowania. Więc szukamy możliwości, jak w jaki sposób można rzeczywiście to testować lepiej. Uczelnie nam w tym pomagają, badacze z tych uczelni. No i wspólne publikacje naukowe, zgłoszenia patentowe. W czerwcu tego roku opublikowaliśmy dwie publikacje naukowe razem z pracownikami Politechniki Warszawskiej oraz pod koniec sierpnia tego roku złożyliśmy aplikację na wspólne zgłoszenie patentowe, też razem z pracownikami Politechniki Warszawskiej. Oraz pracę z studentami na różne sposoby. Na przykład na uczelniach udzielamy wykładów czy warsztatów związanych z oprogramowaniem platformy, które wspieramy, związane z platformą Pada, platformy także Android, organizujemy dni programisty i ogólności także stanowienie wsparcia dla osób, które chciałyby podejmować się czy rozwijać w kierunkach związanych z technologiami mobilnymi w ramach
uczelni, na których się uczy. No, staram się w ten sposób pomagać. I zespół Linux, o którym wspomniałem. Na slajdzie, na którym przedstawiłem, co się dzieje, jeśli chodzi o jakie projekty realizujemy, jeśli chodzi o telefony komórkowe, no tego Linuxa nie było. Był Android, no ale ja osobiście że uważam, że Android to taki oszukany Linux. Dziękuję. Samsung pracuje też nad... nasz zespół, na Samsunga, pracujemy nad platformą dla telefonów komórkowych w całości opartą o system Linux. Od początku do końca sprawdziłem SysX. I no, nad taką pracą, że tak powiem, pracuję już dłuższy czas. Jak powiedziałem, zespół Linux powstał na początku roku 2008, więc zostało to zaplanowane jeszcze wcześniej i realizujemy taką platformę. Jak powiedziałem, oparta jest o system operacyjny Linux. Języki programowania, na które się koncentrujemy, przy pomocy których tworzymy nasze rozwiązania w tej chwili, to są to C++, Python jako język wspierający. Troszeczkę jest programowania w konsoli, w regularnym baszu, Java, JavaScript, różnych powodów, które są potrzebne. No Java na przykład, no platforma jako taka wytwarzania programowania, no że tej ogólnie wymaga dostarczenia SDK dla zakończy programistów, no, oparte jest Eclipse, więc stąd ten przykład Java. No aczkolwiek też z samej kultury pracy, no dużo frame'ów, VMIMAX, ja za VMAX oczywiście. Czy wolnej dystrybucji? No, to też mogę być mniej popularny. Jestem wciąż jeszcze deweloperem, prawda? No wciąż wierzę. Tak. To, co nas wyróżnia, myślę, w Polsce aktywna współpraca jest społecznością open source. Jeśli Państwo mieli okazję uczestniczyć w Kimpinaria pół roku temu, pracownik zespołu Linux, Marek Szczyprowski, dał, myślę, bardzo ciekawy wykład na temat współpracy naszej jako korporacji ze społecznością open source w zakresie kernela Linuxa. Przedstawił problemy, które my widzimy, które też rozumiem, że możemy powodować w ramach takiej współpracy, więc zachęcam do zapoznania się z tą prezentacją. No w każdym razie aktywnie współpracujemy. W tej chwili, jeśli chodzi o kernel Linuxa, mamy 4 maintainerów. W tym roku skontrybowaliśmy 15 tysięcy istotnych linii kodu. Przede wszystkim do frameworku Video for Linux 2, gdzie aktywnie współpracujemy praktycznie z całą społecznością związaną z tym frameworkiem. W tym roku w Warszawie naszym biurze organizowaliśmy zlot osób, które pracują tym frameworkiem, gdzie ustaliliśmy dalszą strategią. Przemawiam WebKit. No dzisiaj Łukasz o tym opowiadał, więc i tutaj też aktywnie współpracujemy ze społecznością WebKit.org. Dzielimy się naszym kodem. To jeszcze raz chcę podkreślić. My, może w przeciwieństwie do innych firmy, po każdej kontrybucji kodu nie organizujemy konferencji prasowej, na której chwalimy się, że oto współpracujemy z społecznością. No, robimy to po cichu i spokojnie. Po prostu akcentujemy swoją obecność i no, staramy się pracować w duchu open source. Po prostu, czyli brać, co jest nam dane, i zgodnie z licencjami przynajmniej zgłaszać swoje błędy, przynajmniej zgłaszać błędy, któreśmy znaleźli, a najlepiej no wysyłać patche. I tych patchy naprawdę dużo wysyłamy. No, czasami jest trudno, że patchy były zaakceptowane. Dzisiaj rozmawiałem. Nasz rekord to było 15 poprawek dla Continuous Memory Allocator. Zaczęło się w grudniu ubiegłego roku, skończyło we wrześniu tego roku. Ciężko to są pensy, czasami tego przerwać. Scratchbox, następny projekt, czyli projekt środowiska budowania tak naprawdę dla platform wbudowanych. Tutaj też mamy swoje kontrybucje. Eclipse, w platformie Eclipse też mamy swoje dystrybucje open-source'owe. Pomniejsze biblioteki, Flipsub na przykład, o którym się Google wspomniał, mamy swoje kontrybucje, czy Bootloader Ubud. Tutaj też, no tutaj mam nadzieję, dosyć mocno się włączyć w najbliższym czasie. Obecnie 60 osób, ale to wciąż tak powiem, nam nie starczy. No, jeśli chodzi o nasze potrzeby, o ilość zlecanych nam zadań, o liczbę zlecanych nam zadań, o projekty, które się pojawiają, więc cały czas szukamy kolejnych osób. Tak naprawdę, mam nadzieję, że to czuć z tego, co mówię, no, pasjonat Linuxa, tak naprawdę. Osoby, które no, chciały z Linuxem pracować, czują tego Linuxa, no, czują właśnie tego POSIX-a i zrobić coś fajnego, tak naprawdę, zrobić coś, co globalnie będzie zauważalne. Coś klasy, myślę, takiego Androida na przykład,
czyli w zasadzie nie tyle, co nas zauważalne, co zmieniające w zasadzie świat IT. I troszeczkę o naszej ofercie teraz więcej. Od strony merytorycznej już powiedziałem. Myślę, że to jest ciekawe, to co my robimy i całkiem ciekawą pracę możemy zaoferować. Ale jak jeszcze to na sam sposób, jako pracodawca, jak to wygląda? Firma koreańska, może źle brzmieć, słyszeliśmy pewno wszyscy, szczególnie w latach 90., co tam się w tej Korei działo, jak pracownicy strajkowali, po ile oni do godzin na dobę pracowali. Ponoć więcej niż 24. No to nie tak. To nie tak. To może tak kiedyś było, tam też się pozmieniało w tamtym kraju. A co my dajemy? No mowa o pracy. Mowa o pracy na czas nieokreślony. Na początku uprzedzony okresem próbnym, 3-miesięcznym, gdzie obie strony, to już nie mogą się sprawdzić. To nie tylko my też chcieliby się sprawdzić, czy kandydat no, pasuje do pracy u nas. Nie tylko merytorycznie, także osobowościowo też jest ważne. Ale też no, staramy się grać fair. Też ja zawsze w tych 3 miesiącach pytam osobę, czy chce z nami pracować, czy ci się podoba. I mam nadzieję zawsze uzyskać tę odpowiedź pozytywną. No od siebie mogę powiedzieć, że zatrudniłem już kilkadziesiąt osób, raz usłyszałem odmowę. Także myślę, że to jest całkiem niezły wynik. Praca na miejscu. Praca na miejscu w biurze, albo w Warszawie, albo w Poznaniu. No jeśli chodzi akurat o zespół Linux, o którym ja mówię, to raczej w Warszawie. Przedstawicielstwa w biurze poznańskim jeszcze nie mamy, no ale kto wie. Powiedziałem, rozrastamy się cały czas. Co jest ważne, Samsung bardzo mocno respektuje przepisy prawa pracy. Kodeks pracy jest rzeczą u nas świętą i my naprawdę mu się przyglądamy i właśnie jego przestrzegamy. Jeśli zdarza się praca nadmiarowa, praca w nadgodzinach, my za tę godzinę płacimy. Za wszystko. Co do godziny. Albo płacimy, albo kompensujemy czasem wolny. Pozwalam pracownikom wybierać też. Czy woli pieniądze, czy czas wolny za godziny. To zdarzają się, tutaj muszę je przyznać, zdarzają się. No, żyjemy w środowisku IT, no, Państwo chyba wszyscy tworzyliście projekty, wiadomo, że zawsze coś może wyjść. No, IT nie jest, prowadzenie projektów IT nie jest tak dobrze jeszcze opisane, tak dobrze wymyślone, jak nie wiem, jak budowanie domu. No, brakuje jeszcze pewno paru tysięcy lat praktyki, żeby można było tak samo dobrze zaplanować i żeby było taka sama liczba niespodzianek, jak przy budownictwie. No więc zdarzają się rzeczy, że takie sytuacje, że jest ten deadline, no i trzeba zdążyć z czasem. No jeśli ja proszę już o pozostanie dłużej w pracy, no to rzeczywiście wszystko kompensujemy. Nie zamiatamy tego pod dywan, po prostu tak jak trzeba, jak mi się wydaje. Jeśli zdarzają się wyjazdy, a się zdarzają, no w szczególności na Półwysep Gorański, na południową jego część, też bardzo na południową. Jak nie jest bardziej, że na północ. Na południową część oczywiście. To też w pełni respektujemy przepisy prawa pracy. Płacimy wszystkie diety delegacyjne, tak jak należy. No, za Koreę to jest w tej chwili 30 euro za dobę, jeśli nie wiem. Więc w pełni opłacamy. Oczywiście i samo to też wszystko jest też opłacone przez pracodawcę. Także no, to czego wymagamy od pracownika, to co prosimy, to jest po prostu praca. O to tutaj chodzi. Jeśli się zdarzają za granicą nadgodziny, o to jest łatwiej, no przeważnie wyjazd związany jest z tym, że trzeba coś podgonić, też wszystkie w pełni rozliczamy, zgodnie z przepisami prawa pracy. Urlopy. No, tak jak mówi kodeks pracy i co więcej, no z tym nie ma problemu. Z otrzymaniem urlopu naprawdę jestem bardzo elastyczny. Te urlopy są udzielane, co więcej, jeśli nawet się zdarzy, że no, pracownikowi nie uda się wybrać całego urlopu. Jak już tak zauważyłem, że w IT, to ci projekcie bardzo często tych urlopów jak nie lubią wybierać, raczej to ja wypycham niż dostaję te podania. Jeśli minie rok, to nie ma problemu, przenosimy następny rok. No, czasami potrafi się zauważyć dosyć dużo nawet skumulować. Wszystkie jak najbardziej dni są udzielane tak jak trzeba, wliczając to i urlopy na żądanie, i opieki nad dzieckiem, jak ktoś krew oddaje, też zostaje czas wolny, czy urlopy tacierzyńskie, macierzyńskie. Wszystkie oczywiście udzielamy i nie ma z tym żadnego problemu. Też nie ma takich, też słyszałem, spotykałem się z takimi sytuacjami, że jeśli nawet były dobrze te urlopy udzielane, to sama atmosfera, sam wydźwięk, sam wydzielanie był słaby, tak naprawdę, w stronę pracodawcy.
pretensjonalny, że no u nas tego nie ma. Ja się, powinien się cieszyć, że pracę będzie na urlopie. Tak naprawdę. No to też i dlatego, że odpocznę, i dlatego, że mam trochę problem z głowy, bo no, ciężko poprosić pracowników, żeby wybrali cały urlop. No i to też, co jest ważne i wydaje mi się, no sam sobie moim przynoszę moją silną firmą, w której pracuję. Terminowe płatności. To nie jest normalna rzecz, może na rynku, albo ja próbuję źle trafiałem wcześniej. Ale nie zdarzyło się przez te 3 lata, jak ja tu pracuję, a i osoby pracują dłużej, że pensja przyszła za późno. Ba, czasami zdarzało się, że przychodziła za wcześnie i to było niespodziewane. Nie dość, że przychodzi na czas, to ona jeszcze przychodzi stosunkowo w czasie. To jest 22, 23 dzień każdego miesiąca mniej więcej. Już jest pensja na koncie. I optymalizacja przepisów podatkowych też jest bardzo ciekawa rzecz. Korzystając z usług dużej firmy konsultingowej, doradczej, potrafimy w taki sposób zoptymalizować pensję pracownika, ażeby zdefiniować dla niego podwyższone koszty uzyskania przychodu, podobne takie, jakie mają dziennikarze, rzeźbiarze czy malarze itd. Co skutkuje mniej więcej o 10% wyższą pensją netto przy tej samej pensji brutto w stosunku do tego, co pokazują kalkulatory w internecie. Poza przestrzeganiem kodeksu pracy czy optymalizacją przepisów podatkowych, no różne benefity, które firma zapewnia swoim pracownikom. Prywatna i bezpłatna opieka medyczna i dentystyczna w prywatnych klinikach, zarówno w Warszawie, jak i w Poznaniu. Ubezpieczenia na życie i wypadkowe. Program atrakcyjnych ubezpieczeń grupowych dla ubezpieczenia mieszkania albo ubezpieczenia samochodu. OC na przykład na samochód osobowy, nieważne jak 500 zł. W Warszawie to jest tam. Szczególnie jeśli nie ma zniżek. Kupony obiadowe w wysokości 190 zł miesięcznie. No nie mamy stołówki, muszę się przyznać. Nie mamy stołówki, więc oferuję pracownikom kupony obiadowe, które są przyjmowane w wielu lokalach lokalizowanych w okolicy biura. Dodatki mieszkaniowe. Osobom, które chciałyby u nas się zatrudnić i przenoszą się z innych lokalizacji, oferuje wsparcie w postaci dofinansowania wynajmu mieszkania, ewentualnie wsparcie w postaci pieniędzy na zakup mieszkania do 10 tysięcy złotych brutto. Lekcje języka angielskiego i koreańskiego. To drugie to być może było zauważane. Troszeczkę się chwaliłem znajomością alfabetu przynajmniej. No to stąd. Szkolenia wewnętrzne, atrakcyjne myślę, nie tylko w naszym Centrum Badań i Rozwoju, ale także na przykład w centrali w Korei. No i się można po szkole dużyć kilka rzeczy, a i zwiedzić kawał ciekawego kraju. Wyjazdy na konferencje, to też jest, no choćby na jesień sobą, tak? Ale nie tylko. Myśmy w tym roku byli na Embedded Linux w Londynie na konferencji. Myśmy byli na Desktop Summit w Berlinie, na Calibra Spring. Dwa razy. Jedziemy na początku października, za tydzień to będzie, na ILC do Pragi, pod koniec października, na ILC do Pragi, na LinuxCon. Myślę, że pojedziemy na EclipseCon, który będzie na początku listopada. I my na tę konferencję nie jeździmy w charakterze słuchaczy, wynajmniej. Na przykład na Embedded Linux czy na ILC jeździmy kontrybować do tych konferencji. Tam nasi pracownicy wygłaszają odczyty, oni tam współpracują z innymi tuzami tak naprawdę Linuxa w ramach rozwoju tego systemu. Szczególnie na przykład Video for Linux 2, o którym wspomniałem. Czy czarnoś na spotkania integracyjne, które też firma organizuje, czy to kwartalnie spotykamy się w różnych ciekawych miejscach, czy pójdziemy na piwo, czy sobie postrzelamy na paintballu, także z rodzinami, czy sportowe, typu koszykówka, typu liga kręglowa, czy ping-pong. Karta Multisport też dla wszystkich pracowników jest dostępna. Karta umożliwia skorzystanie z szeregu różnych obiektów sportowych w całej Polsce, albo ze zniżkami, albo za darmo. Nawet widziałem, że ten hotel daje zniżki za posiadanie karty Multisport. Na przykład praktycznie wszystkie baseny w Polsce są za darmo na tej karcie. Możliwość odwiedzania ciekawych miejsc i krajów na całym świecie. No. To niektórzy mogą odebrać lepiej, drudzy gorzej, bo powiedzmy są osoby, które niekoniecznie lubią podróżować, no, ale ja w Korei już byłem 5 razy i bardzo sobie chwalę i polecam. Naprawdę, szczególnie jedzenie jest naprawdę fajne. Kontakt z najnowszymi rozwiązaniami technologiami. Mamy
program zwany Power User Program, polegający na udostępnianiu pracownikom urządzeń, które Samsung właśnie wypuszcza na rynek, które są nawet czasami jeszcze nie wypuszczone na rynek, które można się pobawić, normalnie ich poużywać, wyposażane się to jest na przykład telefon także w karty SIM i no, zobaczyć, czy warto kupić. A z drugiej strony oczywiście oczekujemy feedbacku od użytkownika, na ile te urządzenia są, działają, czy rzeczywiście już można je puszczać na rynek. Jeśli Państwo śledzili targi IFA, które odbyły się w Berlinie na początku września, tam Samsung zademonstrował urządzenie o nazwie Samsung Galaxy Note. Jest to telefon, który ma mniej więcej przekątną 4,5 cala, czy 5 cali chyba mniej więcej, taki dosyć duży. No to myśmy się nim bawili już od 1,5 miesiąca. Zresztą niestety wyciekło jedno zdjęcie nawet z tym telefonem na tle warszawskiego kasownika. To dosyć słynny był artykuł społeczny. Czy no bezpłatny wstęp do szeregu miejsc i wydarzeń kulturalnych, za darmo możemy wejść na przykład do Centrum Nowy Kopernik, do Muzeum Narodowego. W ten weekend odbywają się w Warszawie World Cyber Games, polski finał mistrzostwa w grach, który gdzieś też Samsung jest sponsorem, nasze pracownicy tam mogą spokojnie się poruszać i uczestniczyć w tym wydarzeniu. Troszeczkę o środowisku pracy. No, sposób ubierania się jest nieformalny. To też takie pytania padają, czy trzeba w garniturze i w krawacie. No nie. No, raczej nie w sandałach i nie w spodenkach. Ale jest mocno nieformalny sposób ubierania się. Atmosfera wydaje mi się jest naprawdę miła i koleżeńska. No, nie panujemy sobie. Raczej jest na ty. Jeśli chodzi o sprzęt, no jest dostosowany do potrzeb projektowych. One są wysokie i rzeczywiście potrzebna jest duża moc obliczeniowa. My nie oszczędzamy na sprzęcie. Zakupujemy go. No tutaj to jest, jeśli możemy po prostu w jakiś sposób oszczędzić czas pracy pracownika, który jest tutaj tak naprawdę najważniejszy, to, a zabezpieczyć go przed sprzętem, to staramy się to robić. Przepraszam. Narzędzia wspomagające zarządzanie zadaniami, zarządzanie projektem. Sam proces wytwarzania programowania, o tym wspomniałem początkowo, jest dostosowany do specyfiki projektu. Też jesteśmy elastyczni, to nie jest tak, że przykładamy procedury, przykładamy metodologie, które komuś się uwidziały do projektu w taki sposób, żeby no, raczej utrudniały, a nie pomagały. No, mamy naprawdę wykwalifikowanych i dobrych typów projektów i oni z tymi narzędziami, które dostają, potrafią zrobić naprawdę takie środowisko, w którym się po prostu pracuje wygodnie. Lokalizacja jest dogodna. W Warszawie obok stacji Politechnika. Wynajmujemy piętra w 3 budynkach zlokalizowanych wokół tej stacji. Przy samej stacji, nie tak, że trzeba troszeczkę odejść. Jedno piętro w jednym z budynków, 2 w kolejnym, 2 w następnym znowuż. I to są nowe budynki, to nie są jakieś starocie, naprawdę wysokie klasy. No i tak kończę naszą ofertą. No, nie będę tutaj wymieniał wszystkich stanowisk, których mamy. Na naszej stronie www.samsung.pl jest ponad w tej chwili udostępnionych 30 ofert na różne stanowiska pracy. Tutaj wypisałem 4 przykładowe, kilka następnych mamy na naszym stole, aczkolwiek no to wciąż nie jest wszystko. No, wybrałem te, które mi się wydawało, że to najbardziej interesujące dla tej konferencji. Tutaj wybrałem się takie, jakieś pamiętam słowo Linux, najstarszy do rozwiązań mobilnych. To jest to zespołu Linux, do tego tyle prezentuję. Projekt aplikacji są Linux. Tutaj bardziej Android będzie. Do rozwiązań niskopoziomowych. Dużo pracy przy tym. Administrator systemów Linux. No, dużo przy tym Linuxie pracujemy, nie tylko w moim zespole. W tej chwili to jest już ponad 400 stacji opartych o system Linux dla naszych pracowników. No trzeba tym też zarządzać. Więc i poszukujemy administratorów. No te ogłoszenia można znaleźć zarówno na naszej stronie, naszego Centrum Badań i Rozwoju. Mam także swoje profile pracodawcy na GodOnline i na Pracuj.pl. Zachęcam też do odwiedzenia. Co też jest ważne, jeśli Państwo studiują, zapraszamy na płatne praktyki wakacyjne. One są płatne i stawki są myślę całkiem niezłe. W tym roku mieliśmy 70 studentów zatrudnili, którzy odbyli takie praktyki. W moim zespole pracowało w ten sposób 5 studentów z 2 przedłużaną umową pracy. Trzeba postawić tylko dlatego nie przedłużamy, że nie mogą dla nas znaleźć czasu na studia. Rzeczywiście wysokiej klasie specjaliści. Czy algorytm inżyniera, to też jest ważne, też związane z tym z ostatnim zdaniem. Dla wielu stanowisk nie wymagamy wcześniejszego doświadczenia. Wymagamy umiejętności, wymagamy wiedzy.
ona może być czysto akademicka, gdyż no, my stawiamy na długofalową współpracę z pracownikiem, my go chcemy szkolić i chcemy to długo szkolić, chcemy, żeby to szkolenie potem się zwracało. Praca, którą włożyliśmy w jego rozwój. Więc i to nawet jeszcze mniej, nawet tej umiejętności może być za mało, typu jeśli mamy umiejętności wychowania w CC plus plusie, a są kandydaci, którzy no, potrafią programować, a niech to będzie Python, niech to będzie JavaScript, niech to będzie Java, to my nauczymy tego w CC plus plusa w ramach programu Księstwa Algorytmem Inżyniera. Teraz skończyła się tutaj już 6. edycja, ponad 100 osób tak naprawdę nauczyliśmy programować w CC plus plusie. Albo dział personalny naszego centrum SPRC oznacza właśnie skrót naszego Centrum Badania i Rozwoju Samsung Poland R&D Center. Jest telefon, jest e-mail, albo bezpośrednio do mnie. Od siebie powiem, że jeśli spróbują Państwo dojść bezpośrednio do mnie, to zakładam, że raczej myśląc o zespole Linux, to, no to lepiej przeze mnie, żeby kandydatura nie zginęła, że tak powiem. Jeśli Państwo naprawdę chcieli pracować do zespołu Linux, jeśli przekonałem tą ofertą, którą ja przedstawiłem. No dziękuję za uwagę, zapraszam do stoiska, zapraszam do rozmów z nami, czy na korytarzu, czy na grillu. Poznają nas Państwo po koszulkach z napisem Samsung Planetary Center na rynku.